Cześć, witam Was i zapraszam na pierwsze wrażenie, makijaż z wykorzystaniem nowej limitowanej kolekcji Belle z Biedronki. Nazywa się ona Beauty Cocktails. Mamy tutaj takie bardzo wakacyjne, kolorowe kosmetyki. Jest ich łącznie 2, 4, 6, 7 sztuk. I szybko Wam tylko powiem, że tutaj teraz Wam pokażę, jak wygląda ta kolekcja w szafie razem z cenami, ale postaram się też w opisie wypisać wszystko, co w opisie filmu. Wypisać wszystko, co w tej kolekcji jest i ile co kosztowało. Wszystko kupiłam sama. Miałam mega szczęście, że tym razem ta kolekcja pojawiła się u mnie w Biedronce od razu, kiedy tego samego dnia, kiedy Belle ogłosiło, że takie nowości wchodzą do sprzedaży, więc mega się cieszę, że mogę nagrać dla Was ten film dosyć wcześnie. I cóż, w kolekcji po pierwsze mamy bazę pod makijaż, ma być to chłodząca i rozświetlająca baza pod podkład Frozen Strawberry Margarita. Kolejny kosmetyk to puder. Puder nazywa się, tak wygląda, Mango Breeze Loose Powder, utrwalający, odświeżający, sypki puder do twarzy. Następnie mamy coś takiego, opakowanie bardzo podobne, natomiast tutaj jest już Sparkling Peach Sunrise Luminizer, czyli brzoskwiniowy sypki rozświetlacz do twarzy i ciała. Kolejny kosmetyk, już troszkę mniejszy, to jest Mango Spritz Sun Care Gloss SPF 15, transparentny błyszczyk do ust z SPF-em 15. Kolejna rzecz to Mojito Fixing Spray, proszę bardzo. Tak on wygląda, jest to odświeżająca mgiełka, utrwalająca makijaż. I już ostatnie dwa produkty, to są dwie matowe pomadeczki. Tak wyglądają Blackberry Punch Lipstick, matowa pomadka w płynie, właśnie w dwóch odcieniach. I tego będę dzisiaj używać, to będę sobie testować tak naprawdę, to jest moje pierwsze użycie. Niczego wcześniej nie dotykałam, także Wy zobaczycie swatche i jak to wygląda na twarzy razem ze mną. Po raz pierwszy, myślę. Także zapraszam Was do oglądania, za chwilę zobaczycie dalszą część filmu i oczywiście będę tam bez makijażu, także proszę się nie przestraszyć, ale tak, uprzedzam. Dla wrażliwych takie ostrzeżenie, jakby ktoś się miał przestraszyć, to mówiłam. Dobra, życzę Wam miłego oglądania. Tak ostatecznie będzie to wyglądać. Także oglądajcie dalej, bo większość z tych kosmetyków zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie, a jeden to już w ogóle. Także życzę Wam miłego oglądania. I tak prezentuję się bez makijażu, także za chwilę będziemy się tutaj razem malować. Zaczniemy oczywiście od bazy, to będzie nasz pierwszy krok, nazywa się ona Frozen Strawberry Margarita Makeup Primer. I na Instagramie Belle jest napisane, że ma być to chłodząca i rozświetlająca baza pod podkład. Tak wygląda tubka, rzeczywiście tutaj mamy na tej etykiecie truskawkową margaritę. Tak. Dosyć ładnie się prezentuje to opakowanie. No i tubeczka klasycznie z takim dzióbkiem jak większość kremów BB, podkładów czy właśnie baz z Belle. Wycisnę najpierw Wam tutaj, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda. Proszę bardzo. No taka kremowa, nie spływa za bardzo. W kolorze biała. No i uwaga, czy pachnie? No może delikatnie, tak? Na dłoni za bardzo nie czuję, ale teraz jak ją tak lekko roztarłam, mamy naturalne światło, więc mam nadzieję, że to zobaczycie, ale ona ma taki delikatnie różowy połysk, taką jakby perłowo-różową poświatę. Mam nadzieję, że kamera to uchwyci. No ciekawa jestem, jak to wyjdzie na twarzy. Serio, jest to delikatnie różowe. Zaskoczona jestem. No ale dobra, nakładam na buzię. Ach, może jak to teraz zrobić, jak już napaciałam? Może ten jeden policzek chociaż zostawię bez bazy, żebyśmy mogli porównać, no bo w sumie tak to nie będzie wiadomo, czy coś dała, czy nie, więc tutaj połowę twarzy ten policzek i czoło będziemy mieć z bazą. Zużyję wszystko, co tutaj wycisnęłam, żeby się nie zmarnowało. No kremowa, przyjemna w aplikacji, nie ma takiego w ogóle poczucia jak, nie wiem, przy silikonowych bazach, że coś jest takiego wygładzającego, wypełniającego, bardziej po prostu jak krem. Ja oczywiście pod spodem mam pielęgnację normalnie i rzeczywiście wydaje mi się, że może nie widać, że to jest jakiś tam bardzo różowy połysk, ale samo rozświetlenie na buzi widać, bo no o ile tutaj na tej stronie
będę się świecić w tym miejscu, to już na przykład tutaj ten połysk nie jest aż tak intensywny, jak właśnie na tym policzku, gdzie ta baza jest, czy na czole. No jest to rozświetlenie, nie ma tu żadnych drobinek, żadnego brokatu, nic z tych rzeczy. Po prostu właśnie taki połysk delikatny zostaje na skórze, czego tutaj na tym policzku nie widzę. Ale może faktycznie ten połysk jest minimalnie różowy? To znaczy nie rzuca się to jakoś specjalnie w oczy, ale troszkę mam wrażenie, że właśnie na różowo gdzieś tam odbija światło ta baza. Okej, więc pierwszy krok mamy. I powiem Wam, że przy aplikacji tak za bardzo już tego nie czułam. Ten zapach jest bardzo delikatny, taka trochę słodka, truskawka, bardzo słodka, ale bardzo delikatny jest też ten zapach. Chłodząca i rozświetlająca baza pod podkład. To chłodzenie ja w ogóle nie poczułam. Ani podczas aplikacji, ani teraz nic nie czuję, więc chłodzenia nie u mnie nie ma. Dobra, mamy już bazę. I kolejny krok, jaki tutaj będę mieć, to puder, więc ja sobie najpierw nałożę podkład, korektor, jakieś tam konturowanie na mokro i wrócę do Was za chwilkę już właśnie na ten puder. Wracam do Was już z gotową, prawie gotową bazą, bo jeszcze puder, ale to za chwilę. Wiem, że jest zdecydowanie lepiej. Wiem, nie musicie mówić. No, ale tak się to prezentuje w tym momencie, więc możecie sobie zobaczyć, że jeszcze raz przypomnę, czoło i ten policzek mam z bazą rozświetlającą, natomiast ten policzek bez. I jak ja to widzę? No, podkład nakładało się bardzo łatwo i tu, nie zauważyłam jakiejś tam specjalnej różnicy przy aplikacji. A co do efektu, tutaj jest tak. No chyba rzeczywiście bardziej ten połysk jest widoczny na czole i na policzku, to na pewno widać w tym momencie, no nie wiem, jak nałożę puder, to wiecie, pewnie cała buzia będzie trochę bardziej matowa i może ten efekt nie będzie aż tak, ta różnica nie będzie aż taka widoczna, ale teraz rzeczywiście czoło jak mi się błyszczy, zobaczcie, no cały ten policzek i teraz tu. No wiadomo, że mam kremowe kosmetyki na twarzy, więc to jest mokre, takie kremowe, wilgotne, ale bardziej zdecydowanie ta okolica tutaj jest taka błyszcząca, na przykład na czole, niż na tym policzku. Także efekt rozświetlenia na pewno jest. No a teraz czas na puder, zobaczymy jak on, jaki da efekt. I co chcę Wam powiedzieć, nazywa się on Mango Breeze Loose Powder. Utrwalający, odświeżający, sypki puder do twarzy. On ma mieć też zapach mango. Ja nałożyłam tylko pod to jedno oko puder, taki mój klasyczny puder pod oczy, na tą okolicę, bo też chciałabym mieć porównanie, jak to będzie się, jak ten będzie się sprawdzać. Także nałożę go na całą twarz i pod jedno oko. I co? Ten puder jest zaklejony, tak jak zresztą prawie wszystko tutaj. Baza nie jest dodatkowo zabezpieczona i ta mgiełka. A tak to pozostałe kosmetyki mają jakieś tam naklejki albo folie ochronne, także fajnie. I otwieram puder. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście będzie pachnieć tym mango. No nie przepadam, przyznaję, za tym rodzajem opakowań. Tutaj zawsze warto sobie to zabezpieczyć. Pokażę Wam przykładowo, bo mam pod ręką, akurat teraz korzystam z takiego starszego pudru z jednej z kolekcji Belle właśnie, też w tym opakowaniu. I mam zaklejone od spodu te dziureczki tutaj, tak żeby po prostu nie wysypywało mi się tego pudru zbyt wiele. No bo akurat taki zwyczaj mają te opakowania, że bardzo dużo się wysypuje z nich pudru. Oczywiście można sobie tą folię tutaj odkleić na przykład do połowy i zostawić. Natomiast ja wolę podkleić to taśmą tak od spodu, wyjąć tą część, która bardzo łatwo zawsze wychodzi. Wyjąć ją i od spodu sobie podklejam taśmą, wtedy tylko część tych oczek wypuszcza mi ten puder. Także folia ochronna zdjęta. No tak na pierwszy rzut oka w opakowaniu wydaje się taki no lekko żółtawy, trochę bananowy, o już się sypie, no ale sprawdźmy zapach, nie wiem, ale wow, bardzo dużo się wysypuje, powiem Wam, że jestem w szoku, nie wiem, czy ten puder jest aż tak miałki, ale spójrzcie jak się sypie, jaka ilość pudru się wysypuje właśnie z tych opakowań, zobaczcie, przecież to ja bym tu cały puder wysypała. Tu już jest taka ilość. O nie, będę musiała to otworzyć i wysypać, bo
zdecydowanie za dużo. Moment. No i właśnie, ja robię to w ten sposób. Wyjmuję sobie to wieczko. Oczywiście jakieś tam jakieś resztki tego pudru, które są od spodu, z wierzchu, zbieram sobie pędzlem. Za chwilę wykorzystam. I tutaj od spodu biorę sobie kawałek taśmy klejącej i zaklejam tyle tych oczek, ile mam ochotę. Myślę, że zostawię ich tutaj naprawdę mało, bo bardzo dużo się wysypało teraz przy jednym przechyleniu, więc myślę, że trzeba tu naprawdę uważać. No i zobaczcie, tutaj od spodu, nie wiem, czy będzie widać, ale ponad połowę tych oczek zakleiłam taśmą i teraz sobie to z powrotem wkładam do opakowania. O, proszę bardzo. Przesypałam też tą ogromną ilość z powrotem do pudełka i na razie tak, przypudruję sobie buzię tym, co tutaj mam. Bardzo jest taki jakiś taki lekki, taki wiecie, bardzo się pyli ten puder. Nie ma w sobie takiej ciężkości, nie wiem, czy będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Nie skleja się też w jakieś takie grudki, tylko jest taki bardzo pylący się, taki lekki, że i bardzo dużo się go wysypuje, bardzo łatwo, jest taki miałki. I też jak tylko się go gdzieś dotknie tym pędzlem, to zaraz leci bardzo. Ale powiem wam, że ja nie czuję tego zapachu, nie wiem. Nie wiem, czy on jest tak delikatny. Trochę go czuć, ale to tak wiecie, naprawdę minimalnie. I spójrzcie, jak tutaj naprawdę niewiele potrzeba, żeby to się sypało. To nie jest taki puder jak inne, tylko ten naprawdę jest taki super lekki w konsystencji. Pokażę wam właśnie na przykładzie tego, który mam tutaj. On też oczywiście jak uderzę, to się wysypuje, ale zdecydowanie mniejsza ilość i tak, no jednak muszę go popchnąć, żeby leciał. Nie wiem, on ma też taką konsystencję trochę cięższą właśnie. A to jest ultra miałkie, takie szok. No nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie się dalej sprawdzać. No i trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać, bo to jakby się wysypało, to o kurde, dopiero teraz poczułam to chłodzenie, tą mokrość. To jest ten typ pudru, który daje efekt, takie odczucie jakby mokrego pudru. Kojarzycie pewnie, w niektórych firmach takie są. No czuć troszkę to mango. Moim zdaniem ten zapach jest bardzo delikatny, ale czuć. Więc jak weźmiecie większą ilość, ja tutaj na pędzel, i się przyłożę do buzi, to czuć zimno. Mhm. No czuć to. Przez chwilę myślałam, że mam mokry pędzel, ale nie. To jest ten puder, więc jak się weźmie większą ilość, to czuć. Przy mniejszej nie czułam. Na przykład jak pudrowałam czoło, to w ogóle nie poczułam tego chłodzenia, także przy większej ilości pudru dopiero czuć i jest to dosyć przyjemne, ale rzeczywiście jak się zaczyna zużywać ten puder, schodzić z pędzla, gdzieś tam rozprowadzać się to w dalszych częściach twarzy, to już na przykład tutaj na szyi nakładam resztkę i już nie czuję chłodzenia, więc przy większej ilości faktycznie to ten efekt jest przyjemny dosyć. I co? Jeśli chodzi o utrwalenie, buzia się nie klei. Ale nie jest też taka, wiecie co, bardzo sucha jak taki papier, nie jest taka aż śliska od tego, więc przyjemnie. I czy wciąż widać rozświetlający efekt bazy? Może minimalnie widać, ale raczej bym powiedziała, że niekoniecznie. Także na ten moment mogę powiedzieć, że baza daje efekt rozświetlający, ale do momentu przypudrowania. Teraz już tego efektu za bardzo nie widzę, bo porównuję sobie ten policzek i ten i uważam, że na obu wygląda to ten makijaż tak samo. Nie czuję, żeby to było bardziej matowe, a to jakieś bardziej rozświetlające, także po przypudrowaniu ten efekt już nie jest widoczny. A co do pudru, no to tak jak mówię, jest bardzo lekki, taki łatwo się sypiący. Na buzi daje ładny efekt, spójrzcie, takiego no niesuchego matu. Jest ten makijaż jest utrwalony, nie świeci się już ten podkład tak mocno, natomiast nie jest też zupełnie taki suchy, kredowaty, także ładnie. Ładnie wygląda, daje taki przyjemny, delikatny efekt chłodzenia. No i wysypę sobie jeszcze tutaj odrobinę, bo chciałabym nałożyć właśnie pod jedno oko. Tutaj już mam puder, rozklepię sobie nadmiar korektora, jeśli tu coś miałoby mi się zebrać. No i teraz puder pod oko. O, teraz też to czuję. Pod okiem, jak wzięłam
puder tak na gąbkę i wklepuję, to jest takie uczucie, jakbym miała zwilżoną jeszcze dodatkowo gąbeczkę. A to ten puder daje taki efekt. Fajne, to jest takie, powiem Wam, przyjemne. Ciekawe, ja nie miałam wcześniej żadnego pudru tego typu, no ale wiem, że istnieją. No i moim zdaniem to uczucie jest przyjemne. A co do pudru? No jak na ten moment pod okiem, wygląda spoko, nie jest na razie ciężko. Poczekamy tutaj jeszcze trochę, pomaluję się dalej i będziemy oceniać jeszcze. W opakowaniu pudru był też nawet nie puszek, tylko taka gąbka. Ona jest prawie zawsze dodawana do tych kosmetyków właśnie w tych opakowaniach. I jak na ten moment pod okiem ten puder wygląda, powiem Wam, że całkiem dobrze. Nie jest to jeszcze jakieś takie ciężkie, skóra nie jest obciążona, pomarszczona bardziej niż na tym drugim, więc na razie wygląda to dobrze. Nawet tutaj troszkę jest to bardziej rozświetlone, wydaje mi się, że rozjaśnione bardziej, rozjaśniona jest ta okolica, to chyba od tamtego pudru. Tutaj tego nie ma, natomiast jeżeli chodzi o strukturę skóry, to nie mamy tutaj ciacha jakiejś takiej wielkiej suchości i brzydkiego pomarszczenia, także jest ok, myślę, że jest nieźle. I ja teraz nałożę sobie na usta olejek, bo będzie miał chwilkę, żeby podziałać, żeby mi chwilę te usta nawilżać. Jest to Mango Spritz Suncare Gloss SPF 15. Transparentny błyszczyk do ust z SPF-em 15. I to ma być produkt, no oczywiście i nawilżający, ale też ma ten filtr ochronny przeciwsłoneczny, więc można go latem czy tam na wakacjach używać sobie w ramach ochrony, żeby sobie ust nie spalić, transparentny błyszczyk do ust ze SPF-em, po prostu. No i Mango Spritz sugeruje, że tutaj znowu możemy mieć zapach mango. Okej, okay, czuć słodki zapach, ale czy ja bym powiedziała, że to jest mango? Nie wiem, po prostu słodki zapach. Nakłada. No błyszczy się ślicznie, mega ładnie, robi taką taflę. Przybliżyłam się trochę, zobaczcie, ślicznie wygląda na ustach. Nie jest gęsty jakiś, nie ciągnie się, nie klei. Zobaczcie, nic się nie dzieje. Naprawdę bardzo przyjemny taki leciutki olejek. Raczej smaku nie ma. I pachnie bardzo delikatnie słodko. No, tak to wygląda, jeszcze możecie zobaczyć sobie z bliska tu okolice pod okiem. No ta jest bardziej rozjaśniona, wiadomo, z tym pudrem moim pod oko. A ten, no dał taki efekt. Ale nie jest ciężko, to jest dla mnie najważniejsze. No, może nie rozjaśnia okolicy, ale nie wygląda to ciężko, więc to spoko. Nie wysuszył też tutaj skóry pod okiem. No i jeszcze raz czoło i ten policzek z bazą. A tak wygląda bez. Więc szczerze mówiąc, po przypudrowaniu ja już różnicy nie widzę. Teraz przejdziemy do rozświetlacza. Nazywa się to Sparkling Peach. Sparkling Peach Sunrise Luminizer. Brzoskwiniowy, sypki, rozświetlacz do twarzy i ciała. A powiem Wam, że te grafiki, tak szczerze, to tutaj mi się za bardzo nie podobają. Jeszcze o ile na tej tubce to było takie w miarę spoko, na tym błyszczyku wygląda to całkiem fajnie, to akurat same te opakowania, ta grafika mi się nie za bardzo podoba. Już nie mówię o tym, że dosyć ciężko korzysta się z tych opakowań pod względem, wiecie, wygody samej, to ta grafika z przodu niezbyt mnie tutaj przekonuje. Brzoskwiniowy sypki rozświetlacz do twarzy i ciała. Był dostępny, jest dostępny tylko w jednym kolorze. Był też zaklejony, zabezpieczony, więc można spać spokojnie. Nikt nie dotykał, nie macał wcześniej. No i znowu jest tutaj zaklejony. O! Jak to pięknie pachnie brzoskwinią! Jeszcze nie odkleiłam, a już czuję. O, no tutaj to mogę powiedzieć, że rzeczywiście, wiecie, z całą pewnością czuć brzoskwinię. Natomiast te poprzednie kosmetyki miały mieć zapachy jakieś tam, tu delikatnie czuć truskawkę. Błyszczyk i puder bardzo delikatnie jakoś tak słodko pachną, nawet nie powiedziałabym, że to mango. A tutaj mega mocno czuć brzoskwinię i to taką bardzo przyjemnie. Słodziutką taką, wiecie, no bardzo ładny zapach. I kolor rozświetlacza, proszę bardzo.
Tak się on prezentuje. Bałam się, że ten brzoskwiniowy będzie oznaczał jakiś bardzo ciemny kolor, natomiast nie jest chyba aż taki ciemny. Raczej chyba będzie do opalonej karnacji, nie powiem, że nie. Tu go wzięłam trochę. Wow. No odbija na bardzo jasny kolor, ale baza jakaś jest. O, teraz widać. No trochę jakąś tam bazę kolorystyczną ma, ale chyba nie jest jakaś bardzo ciemna, jak myślicie? Ciężko mi to teraz tak ocenić, obiektywnie, bo ja troszeczkę jestem opalona i u mnie nie widać. Zobaczcie, że tu praktycznie mi się to zlewa za skórą. Nie jest to jakaś tam ciemna plama. Ach, błyszczy się mega mocno. O, wow. No tego się nie spodziewałam. Okej, tryb sroki aktywowany. Już oczy mi się świecą. Dobra, biorę jakiś pędzelek i nałożymy sobie. Mam tu odrobinę na tym wieczku. I uwaga, jesteście gotowi? Może najpierw z tej strony. Jejku, jaki piękny. Ale jak to pięknie pachnie tą brzoskwinią, powiem wam. Wow. No nie, nie jest to raczej taki rozświetlacz dla osób, które nie lubią błysku i chcą minimalnie się rozświetlić. No, chyba że nałożycie taką jedną drobinkę jeszcze otrzepać pędzelek. Sprawdźmy to. No tak, w takim wypadku może się to udać. Może tak. No może. Ale to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i ten rozświetlacz wystarczyłby wam wtedy do końca życia. A ja biorę dużo. I hej. Wow. Czy wy to widzicie? Jakie to jest boskie. No, bardzo ładne. I ja powiem wam, że na pewno będę go wykorzystywać do twarzy, na dekolt, ramiona i też będę sobie dosypywać odrobinę do balsamu do ciała, żeby nakładać na przykład na nogi, jak idziecie na jakieś wesele, czy jakieś tam dowolne imprezy i chcecie fajnie mieć takie ładne, błyszczące nogi, to polecam... o, tu troszkę... To polecam, dołóżcie sobie do balsamu do ciała odrobinę właśnie takiego sypkiego rozświetlacza. Mega. Ale to wygląda... Wow! Wow! Jakie to jest piękne! No i jak siedzę przodem, to chyba nie ma tutaj ciemnych pasów z bazy kolorystycznej, tylko jest błysk. Błysk! Wow! Ciśnie mi się na usta słowo, którego nie mogę wymówić. Ale ten rozświetlacz jest... Dobra, odsunę się troszkę od was i nałożymy... Ja dzisiaj mam bluzkę, kurczę, z tym... Z... pod szyję, ale nałożę trochę tego rozświetlacza na ramiona. Wow. No może to jest trochę za dużo, wiem, ale... O, spójrzcie, jaki glow. Jakby to wyglądało na obojczyku ładnie. Cudnie. Polecam serdecznie. Jak na razie najbardziej z tej kolekcji podoba mi się rozświetlacz, bo się błyszczy z kosmosu. Cudny. O. Jeszcze na drugi obojczyk. Kurde, szkoda, że ta bluzka nie ma dekoltu. Spójrzcie. No mega to jest piękne. I na tej twarzy. Cudowne. Dobra, to rozświetlacz jest sztosem, ale też na pewno będę musiała zrobić tutaj akcję, operację z zaklejaniem tych dziurek, bo jakby mi się tak wysypało tego rozświetlacza tyle, co pudru, to nie wiem, czy co bym smarowała tą ilością. Ale dobrze, rozświetlacz jest... A teraz, co nam zostało? W sumie została mgiełka i dwie pomadki do ust. To co, może już psikniemy mgiełką? Albo dołożę sobie troszkę bronzera jeszcze, takiego trasowanego i wtedy popsikamy się mgiełką i przejdziemy do ust. Może po prostu wykończę makijaż i tylko zostaną nam usta i mgiełka. Także do zobaczenia za sekundę. I tak prezentuje się makijaż już prawie że skończony, bo jeszcze te usta, ale dołożyłam troszkę konturowania, minimalnie różu, porozcierałam to razem i no tak to wygląda. Powiem wam, że efekt bardzo ładny, intensywny.
I ja mam tutaj, pamiętajcie, dzienne światło, a gdyby było sztuczne, gdybym miała zapalone lampy, no to to by było jeszcze bardziej widoczne, także wow. Nałożyłam też rozświetlacz na ruchomą powiekę górną i w wewnętrzne kąciki, także też można ten rozświetlacz w taki sposób wykorzystać i wygląda naprawdę bardzo ładnie na oku. Co Wam powiem, to jeżeli zwracacie uwagę na to, czy w takim rozświetlaczu są drobiny, czy jest to zupełna tafla, no to na policzkach, tu na przykład na dłoni mam już tak dużą ilość, że ciężko to ocenić, ale na policzkach, jak się tak przyglądałam, to głównie jest to tafla, ale gdzieniegdzie widzę jakieś tam pojedyncze drobineczki, także trochę większe, ale no naprawdę, to raczej jakieś takie, nie wiem, minimalne ilości drobiazgi. Głównie bym powiedziała, że jednak mimo wszystko jest to ładna tafla, także super. I co jeszcze zrobiłam? No oko dokończyłam, policzki, wszystko, wydaje mi się, że już powiedziałam. I teraz użyję tej mgiełki, jestem jej bardzo ciekawa. Tak wygląda opakowanie, nazywa się Mojito Fixing Spray. Odświeżająca mgiełka utrwalająca makijaż. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie jakoś tak miętowo pachnieć. Trochę miętą, trochę cytrynką. Ojejku, nie mogłam otworzyć. No dobra, uwaga. Pierwsze psiknięcie zróbmy może nie na twarz. Okej, kolejne już trochę lepsze. Zapach jest trochę taki jakby lekko ogórkowy. Coś w tym stylu. Uwaga, teraz czas na buzię. Mega przyjemna. Zapach, powiedziałabym, że właśnie delikatnie taki świeży, ogórkowy, ale taki delikatny. Nie jest to taki intensywny zapach. Przyjemny. Teraz sobie to wysuszę. I jeszcze Wam powiem, że ten olejek, który mam cały czas na ustach, wchłania się. Rzeczywiście działa też nawilżająco. To nie jest tylko taki jakiś tam błyszczyk. W sumie jest to nazwane błyszczykiem. Ale zachowuje się jak taki prawdziwy olejek do ust, bo wchłania się, nawilża usta. Nie tak, że tylko jak to błyszczyk leży na nich i ładnie błyszczy, tylko rzeczywiście nawilża. Także wchłonęła mi się już większość. I teraz sobie jeszcze ten nadmiar ewentualnie odcisnę, ale super. Ten błyszczyk też bardzo przyjemny. I jeszcze szybko powiem Wam, że na ten moment puder wygląda naprawdę super. Pod okiem też, więc bo minął już jakiś czas i uważam, że wygląda dobrze, nie wygląda zbyt ciężko. Dobra, no to teraz mamy dwie pomadki. Nazywają się one Blackberry Punch. O, uwaga, uwaga, tak. Blackberry Punch Lipstick. Matowa pomadka w płynie. Ma ona kolor 01 Delicious, czyli ten bardziej taki miód, brzoskwiniowy, jakieś takie ma nuty. Bardziej ten taki beżowy, widzicie, o co mi chodzi ta różnica. A ten różowy ma odcień 02 Yummy. I ja pewnie zacznę od dwójki Yummy, bo chciałabym zostać w tym nude bardziej. Ma taki delikatny, owocowy zapach. Już w Belle wiele razy ten zapach był właśnie w pomadkach matowych. O, wow. Jest bardzo wyrazisty, taki nasycony. A szminki, jak znacie szminki takie matowe, zastygające z Belle, to będziecie kojarzyć tą formułę, bo to jest takie niewodniste, jest kremowe, ale takie bardzo lekkie kremowe. Także formuła już od dawna, dawna obecna w poprzednich też edycjach. Jak były szminki takie matowe, to właśnie bardzo podobne konsystencją. No i figmentacja jest spoko. Może nie jakaś tam bardzo mocna, ale jest spoko. No, tak wygląda ten kolor. Praktycznie taki sam jak moja koszulka dzisiaj. Nie? Taki solid, nasycony, ale ładny. Na lato gdzieś tam do opalonej skóry, jakby fajny, fajny, taki bardzo wesoły. Ścieram teraz tą dwójeczkę Yummy i czas na ten bardziej taki nude. No i ona już dosyć szybko zastyga, więc zobaczcie. Jeszcze mogę zetrzeć, ale już tak nie idzie to jakoś bardzo łatwo. Także też dosyć
Szybko zastyga. Ok, zrobiłam Wam od razu też swatche, czyli u góry jest Delicious jedyneczka. I na dole ten różowy dwójka Yummy, który przed chwilą już starłam z ust. Także teraz ta jedynka. Ja w ogóle myślałam, że to będzie trochę bardziej takie nude. A ten kolor jest takim, taką brzoskwinką. Może nie jest jakiś tam bardzo taki żywy, rażący. Natomiast no nie ma to takich brązowych nut. Tylko właśnie jest takie brzoskwiniowe. No i proszę bardzo. Tak wygląda jedyneczka. Też ładny kolor. Tamten jest taki chyba bardziej wyrazisty jednak. Bardziej się rzuca w oczy. Natomiast to chyba trochę delikatniejsze, ale wciąż nie jest właśnie to taki brązowy nude. Bardzo, bardzo delikatny, bardzo taki zlewający się, niewyróżniający, a to jest takie wesołe dosyć. Także spoko. Tak jak Wam mówię, no szybko zastyga, szybko robi się matowa i jak znacie matowe pomadki z Belle, które były dotąd, to myślę, że będziecie wiedzieć, jaka to jest formuła. No to się zje od środka, jak będziecie jeść, pić, jak tam będzie coś rozpuszczać tą pomadkę. Nie jest to może jakaś tam wybitna trwałość, nie wiem, na wiele, wiele długich godzin, ale utrzyma się też. No, od samego mówienia na pewno się nie zje. Widzicie, na ustach już jest całkiem matowa. Także spoczko. No i podsumowując, może się troszkę oddalę. No i teraz szybkie podsumowanie takiego mojego pierwszego wrażenia po pierwszym użyciu. Jeżeli chodzi o bazę, to daje efekt delikatnego rozświetlenia do momentu przypudrowania. Później już tego rozświetlenia za bardzo nie widziałam u siebie. Ja mam też cerę mieszaną, więc nie przepadam za takim błyszczącym wykończeniem. Także ja już raczej z tej bazy korzystać nie będę. No ale domyślam się, że no, u osób na przykład z cerą suchą, może się to lepiej sprawdzić, no ale mi ciężko już to ocenić. Kolejna rzecz, której używałam, to puder, moment, puder? Tu jest puder niebieski. I co do niego, no to tak jak Wam mówiłam, te opakowania nie przepadam za nimi, nie za bardzo podobają mi się te grafiki tutaj, ale jeśli chodzi o sam kosmetyk, to podoba mi się jego konsystencja, to, że jest taki dosyć lekki, nie jest to taki ciężki puder dający efekt takiej tapety, takiej wielkiej, bardzo dużej suchości na twarzy. Nie zauważyłam, żeby podkreślał na razie przynajmniej jakieś tam suche skórki. Od razu w niej nie powchodził, nie wiem, może z czasem będzie gorzej, ale takie pierwsze wrażenie naprawdę pozytywnie i też właśnie widzicie, że ten efekt nad buzi nie jest całkiem suchy, nie jest to takie kompletnie matowe, jak kartka papieru, tylko gdzieś tam jednak delikatnie połysk prześwituje. No tutaj to ciężko mi powiedzieć, czy to zasługa właśnie bazy, czy tego, że ten puder nie robi kompletnej suchości. Natomiast efekt podoba mi się. No i też nakładam pod oko. Tak jak wiecie, pod jednym mam klasycznie taki puder, którego zawsze używam do korektora, a tutaj ten puder to. I powiem Wam, że ładnie wygląda. Nie wygląda to jakoś ciężko, nie zebrał się jeszcze za bardzo w załamaniach. No nie wiem, były w innych kolekcjach pudry, które trochę gorzej wyglądały, bardziej tą okolicę obciążały, a ten wygląda jeszcze jak na ten moment, po tych kilkunastu minutach, naprawdę ok. Będę oczywiście jeszcze dalej testować i zobaczymy. No i to przyjemne uczucie chłodzenia, też takiego chłodzenia, takiej mokrości. Bardzo ciekawa rzecz i z pudru na pewno będę dalej korzystać. Dalej używam chyba, jeśli dobrze pamiętam, to tego olejku i bardzo mi się podoba. Będę z niego na pewno korzystać teraz latem. Aha, delikatny truskawkowy zapach, ale bardzo delikatny. Tutaj też delikatny, słodki zapach. Olejek, już nie pamiętam. Bardzo, bardzo, bardzo delikatnie pachnie, tak słodko. To w ogóle ma pachnieć mango. Ja nawet bym nie poznała, że to mango, bo ja bardzo słabo czuję ten zapach. Następnie, jeśli chodzi o rozświetlacz, on jest peach i on pachnie bardzo, bardzo ładnie, brzoskwinią i intensywnie. Kolor według mnie śliczny, błysk, cudowny i no, nie mam żadnych zarzutów do tego rozświetlacza. Uważam, że wygląda cudownie na twarzy. Na ramionach wygląda pięknie, na pewno będzie też z balsamem super się prezentował na nogach, także super i duża pojemność, więc na długo wystarczy, na oczach przecież też super się prezentuje, także jak dla mnie mega. I dalej mgiełka, mgiełka ładnie pachnie, na razie tyle mogę powiedzieć i może ona troszeczkę zdjęła faktycznie takiego matu z tej buzi, ale wiecie, to jest pierwsze użycie, więc ani nie powiem Wam, czy faktycznie przedłużyła trwałość tego makijażu,
no nie wiem, na razie mogę powiedzieć, że ładnie, tak delikatnie ogórkowo pachnie, świeżo. A jak się będzie dalej sprawdzać, to jeszcze będę sobie oczywiście testować. No i na samym końcu pomadki. Jak znacie pomadki Belle, tak jak Wam mówiłam, to powinniście kojarzyć tutaj, jak te się zachowują. Bardzo szybko zastygają, lekka konsystencja kremowa, szybko robią się na ustach matowe. I cóż, kolorki widzieliście, bardziej taki brzoskwiniowy i intensywnie różowy. Przyjemne, no wiadomo, że jest to suche, nie przesuwa się po ustach. No ale tu zobaczcie, czysta ręka. I tak wygląda po buziaku, także nic się nie odbija. No, trwała pomadka, może nie, tak jak Wam mówiłam, nie tak jak te wszystkie teraz takie bardzo popularne, jakieś tam Maybelline, te Kiko i tak dalej, które wytrzymują cały dzień i całą noc, ale myślę, że parę godzin na pewno przetrwają. Także to tyle, jeśli chodzi o tą nową kolekcję z Belle. Dajcie koniecznie znać, czy planujecie gdzieś tam polować. Ja się bardzo cieszę, że tym razem udało mi się ją dorwać od tego samego dnia, kiedy Belle ogłosiło, że w ogóle coś takiego wychodzi do sprzedaży, no bo od jakiegoś czasu miałam kłopot. Było zwykle tak, że kilka dni, musiałam chodzić po różnych biedronkach, szukać, sprawdzać, te dostawy były troszeczkę opóźnione, a tym razem naprawdę mega mi się udało, więc się cieszę. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, czy chcecie coś kupić, co Wam się najbardziej spodobało. No, ja jakbym miała powiedzieć, to na pewno najmniej baza. No i po pierwszym użyciu zdecydowanie najbardziej rozświetlacz mi się podoba, także dobra, to tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, przesyłam Wam buziaczki, pa pa!